Witajcie, drogie dziewiarki. Tym razem spotykamy się, by pokazać, w jaki sposób można wykonać taką plisę, jak w sweterku Renata wykonała. Pojawiło się zapytanie, w jaki sposób można to zrobić. I to jest interesujący temat na film, ponieważ to nie jest rzecz trudna. A w wykonaniu bardzo prosta i można do tego dojść na różne sposoby. Do tej plisy tutaj, tak jak widzicie, jest w innym kolorze. Przypomnę, jest to piękny sweterek wykonany przez Renatę z połączenia włóczek. Korpus bez plasterka miodu to jest włóczka kanapa z silk mohairem, a szkielet tego plastra miodu nadała włóczka Amira Light. Ja tutaj mam inne włóczki, ale pokażę Wam, jak to się wykonuje, jak wykonać tę pliskę. Pliska, tutaj mam małą próbeczkę, mam dwie próbeczki, żebyście zobaczyły, dwie próbki. Z użytymi, tutaj na przykład jest ten sam brzeg robótki pomiędzy, a w środku mamy ściągacz i brzeg się prezentuje zupełnie inaczej niż na przykład tutaj, jak widzicie różnicę pomiędzy nimi, on się bardzo odznacza i to właśnie odznaczenie się tej plisy wykorzystała Renata w swoim sweterku. Zobaczcie, tutaj jeszcze tak z bliska. To jest właśnie, to się nazywa, ta plisa. Bywa nazywana plisa na trzy oczka, ale też bywa nazywana brzeg robótki ściekiem półpatentowym. I ja tutaj na tej małej próbce, tutaj można zobaczyć na próbce z Maxi Vipa, gdzie mamy w środku ściągacz i ta pliska jest po bokach. A tutaj mam ściegiem francuskim. Widzimy, jak to się odznacza. I teraz wyobraźcie sobie, że to jest fragment sweterka, który właśnie robi nam tę ozdobną krawędź. I tę ozdobną krawędź uzyskujemy w tak prosty sposób. I uwaga, teraz będę pokazywać. Liczba oczek, to co się dzieje pomiędzy nimi, to jest inna para kaloszy. To tam jakie wzory Wam w duszy grają, ale zawsze, żeby uzyskać ten brzeg, muszą być trzy oczka z jednej strony i trzy oczka z drugiej strony. I teraz to jest akurat dla mnie rząd powrotny. Poznaję po tym, gdzie mam... Nie, to nie jest rząd powrotny. To o, super, to jest prawa strona robótki. Więc lecimy tutaj z tematem. Pierwsze oczko przekładamy. Zobaczcie, zdjęłam je. Nitkę mam z przodu robótki. Ściągam. Następne oczko przerabiam na prawo, a następne oczko przekładam z nitką z przodu robótki. I teraz kontynuuję pracę przez cały rząd, aż dotrwam do trzech oczek przed końcem. Celowo mam maleńko oczek na drutach, żeby było więcej dziergania, mniej gadania. Zobaczcie, przerabiam oczko prawe, przekładam z nitką z przodu robótki, przerabiam na prawo. Koniec rzędu, odwracam robótkę. Czyli jeżeli tam przerobiłam oczko w tamtym rzędzie, to teraz je przełożę. Jeżeli w tamtym rzędzie oczko przełożyłam, to teraz muszę je przerobić, czyli przekładam, przerabiam, przekładam z nitką z przodu robótki. Zobaczcie, to się tak odbywa. I lecę z tematem dalej. Same oczka prawe, ściek francuski, na tapecie włóczka Tempesta, mieszanka głównie wełny i bawełny. Dochodzę do trzech oczek. Przerabiam oczko na prawo. Przekładam z nitką z przodu robótki i przerabiam. Odwracam jeszcze raz, żebyście zobaczyły. Myślę, że jeszcze jeden rządek przerobimy. Czyli tak, było przerobione, będzie przełożone. Nawet się rymuje. Następne oczko przerabiam na prawo, a teraz przekładam z nitką z przodu robótki. I lecę z oczkami, jakie mam w trakcie rzędu, aż dotrwam do tych trzech oczek na końcu. I teraz mamy tak. Przerabiam, przekładam i przerabiam.
Wygląda to tak, popatrzcie, to tak wygląda. Brzeg jest przestrzenny, jest taki, bym powiedziała, grubszy. No jest taki, że przyjemnie byłoby mieć ten fragment jako pliskę, prawda, w sweterku właśnie, co zostało wykorzystane w sweterku Renaty. I ona tę swoją plisę zrobiła właśnie w ten sposób. Plisa na trzy oczka lub nazwa taka bardziej poważnie brzmiąca, czyli tak jest to plisa ściegiem półpatentowym. No i to jest plisa na trzy oczka. Ale oczywiście podobny efekt robótki można uzyskać, przy czym jest to elastyczne, zobaczcie, to się naciąga. To tak samo jakbyście dziergały szalik ściągaczem, to zobaczcie, ta krawędź pracuje, to jest Maxi Rib, cudownie mięsista włóczka. I zobaczcie, to pracuje. Ten sam efekt można uzyskać, znaczy ten sam wizualnie efekt można uzyskać, wykonując plisę i-cordową. Ja tutaj mam taką próbkę wykonaną i tutaj również wykonałam pliski z obu stron, tylko to są wykonane pliski tak zwanym i-cordem. W trakcie robótki, teraz Wam pokażę, jak się to robi, w trakcie robótki również można takim od razu wykonać to w trakcie zierkania, tylko należy mieć, żeby gdyby to było dziergane na płasko, ale dookoła, w sensie, że jest to kardiganik rozpinany, albo nie rozpinany, to w zależności, co my tu chcemy z tych boków mieć, to z jednej strony należy mieć kawałeczek motka w tym kolorze, żeby mieć z czego malować tę krawędź. I to jest plisa i-cordowa dziergana w trakcie. I zobaczcie, wprawdzie to też są inne włókna, bo tu mamy włókno roślinne, a włókno zwierzęce inaczej współgrają, jak się je naciąga, ale zobaczcie, że ta plisa się tak nie naciąga, czyli jest bardziej stabilna, tamta jest bardziej elastyczna. Ta plisa trzy oczka ściegiem półpatentowym, a tutaj jest stabilna. I teraz Wam pokażę, jak wykonać taką plisę. Jest to plisa i-cordowa, czyli tak, w plisie i-cordowej chodzi o to, tutaj muszę sobie podpróć trzy oczka, ponieważ już Wam pokazuję na tej samej próbce. W plisie i-cordowej, kiedy docieramy do tej plisy, oczek nie przerabiamy, tylko sobie przekładamy, zobaczcie. Przełożyłam trzy oczka i teraz odwracam robótkę. Nitkę mam tutaj, a oczko mam tutaj. Nic to, zaraz zrobimy tak, żeby tutaj przerobić. I teraz tak, tą nitką, która jest trzy oczka wcześniej, chwytam oczko i przerabiam trzy oczka na lewo. A reszta robótki tak jak chciałam, więc tutaj mamy ściek francuski. Docieram do trzech oczek przed końcem, zostawiam nić z tyłu robótki i przekładam, wszystkie trzy oczka przekładam. Odwracam robótkę i teraz tutaj mam nić, tutaj mam oczka, wkuwam się w oczko i przerabiam. Raz, dwa i trzy i dalej robię tak, jak wychodzi mi ze wzoru, czyli same prawe. I mam trzy oczka, czyli je sobie tylko przekładam. Odwracam robótkę i przerabiam trzy oczka. I zaraz na tej jednej próbce zobaczycie różnicę w tych krawędziach. Trzy oczka na lewo i teraz mamy prawe do ostatnich trzech oczek przed końcem. Tak, jesteśmy. To teraz nitka z przodu robótki i przekładam sobie. Przekładam trzy oczka, odwracam robótkę, przerobię jeszcze kilka razy, żeby można było zobaczyć różnicę. Trzy oczka prawe, wszystkie prawe, dopóki nie dojdę do końca, trzy oczka przed końcem, przekładam je sobie, dwa i trzy, odwracam robótkę. I przerabiam trzy oczka lewe, raz, dwa. Włóczka tempesta fajna jest do pokazywania wzorów, ponieważ jest gruba. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Przekładam.
Przekładam i jeszcze jeden rząd i będziemy patrzyły na różnicę w tych w tej krawędzi. Dwa, trzy oczka prawe, wszystkie pozostałe prawe, do końca. I tutaj mamy tak, trzy oczka, czyli po prostu przekładam sobie raz, dwa i trzy. I to jest, zobaczcie, różnica. Pięknie widoczna, bo zmieniłam styl plisy tutaj. Widać, prawda? Widać ten uskok. Czyli można porównać, można teraz sobie porównać, że plisa wykonywana ściegiem półpatentowym jest bardziej, jest grubsza, jest bardziej puchata, to też jest odczuwalne, a plisa i-cordowa wykonywana w trakcie robótki, nie, że nabieramy z krawędzi oczka, a później zamykamy na i-cordem, nie, to jest plisa wykonywana w trakcie robótki, jest bardziej zbita i poprzez to, że ona jest bardziej zbita, jest też mniej elastyczna. To widać, to się czuje, tutaj można spokojnie naciągać tam, gdzie było ściegiem półpatentowym, a tutaj, gdzie jest wykonana tylko i-cordem, jest bardziej zbita. Ja wykorzystałam tutaj w tej robótce właśnie pliskę i-cordową, a Renia, o tutaj w tej próbeczce pliska jest i-cordowa, jest bardziej zwarta i zbita, a Renia w swoim sweterku wykorzystała plisę ściegiem półpatentowym na trzy oczka i ona wygląda tak. Tak wygląda to z lewej strony, na grubej włóczce wygląda tak, a na włóczce Maxi VIP ściegiem, ściągaczem 1 na 1 wygląda tak, jest gruba, nadaje się cudownie na mięsisty szalik taki. I to jest właśnie to, co chciałam Wam w tym odcinku filmu pokazać o plisie ściegiem półpatentowym. Za uwagę Wam bardzo dziękuję i do następnego razu.